Witamy Państwa w naszym weekendowym studiu, a nasz gość to trener Opolskiej Gwardii, pan Bartosz Jurecki. Witam panie Bartku, dzień dobry. Witamy, od niedawna staje się pan w cudzysłowie Opolaninem. Opole to jakie skojarzenia dla pana, panie Bartku? Tylko i wyłącznie związane z rywalizacją w piłce ręcznej, czy też jakieś inne? No nie, no jeszcze festiwal, tak? Festiwal? Tak. A przyjeżdżał pan na przykład na jakieś festiwalowe koncerty, czy też nie? Czy też tylko w telewizji? Wszystko w telewizji, bo to też takie terminy, gdzie albo była kadra, albo jeszcze jakieś tam chyba rozgrywki czasami, więc no wyłącznie w telewizji. Proszę powiedzieć, co stało za decyzją, że zdecydował się pan na to, by przyjść do Opola i zostać trenerem Opolskiej Gwardii? No przede wszystkim to, że po rozmowach z panią prezes i władzami klubu przedstawili mi jakby plan na przyszłe lata, jakby to widzieli, że cały czas chcą się rozwijać i chcą być, nawiązać do tego, co było wcześniej, tak? Czyli medale i gra w pucharach europejskich. Ja też jestem młodym trenerem i też chcę się rozwijać i chcę zrobić następny krok do przodu i tutaj myślę, że ta oferta z Opola była najlepsza. Zanim przejdziemy do tej pana historii związanej z piłką ręczną zawodniczą, to chciałem pana zapytać, czemu Tęcza Kościan, a nie Obra Kościan? A mówię dlatego Obra Kościan, bo Obra Kościan jest, proszę państwa, klubem piłkarskim, a pana widziałem niedawno w roli lewego obrońcy i defensywnego pomocnika, bo mieliśmy okazję być wspólnie razem podczas test meczu sparingowego z piłkarzami Wiktorii Chruścice, panie Bartku. Co zdecydowało? Znaczy zadecydowało to, że nigdy jakoś nie miałem okazji trenować piłki nożnej, a mój pierwszy kontakt z piłką ręczną też nastąpił już w 5 klasie podstawowej, więc już tak od samego początku jakby zakochałem się w piłce ręcznej. To jest tak, że to później pan pociągnął brata do piłki ręcznej, czy to było... Chyba tak, bo Michał właśnie trenował w piłkę nożną i dosyć naprawdę nieźle mu to szło. Do dzisiaj, jak czasami jeszcze gdzieś tam graliśmy na hali, no to widać, że zostało mu coś tej piłki nożnej, ale potem on jednak stwierdził, że idzie za starszym bratem i poszedł w piłkę ręczną. Piłka ręczna dla pana to niemalże całe życie do tej pory, to sportowe igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, medale. Co jest tym takim najznaczniejszym dla pana jako sportowca sukcesem? Bo każdy marzy mimo wszystko o wyjeździe olimpijskim. Pewnie też wtedy spodziewaliście się dużo więcej po tym waszym starcie. No na pewno. Igrzyska olimpijskie. To dwukrotnie. Dwukrotnie i chyba to jest jedno największe spełnienie marzeń każdego zawodnika, będąc tam, być na otwarciu, wchodzić na stadion, widzieć tych wszystkich kibiców, tylu sportowców, cała wioska olimpijska, więc niesamowite przeżycie. No zabrakło tej kropki nad i. Troszeczkę bliżej byliśmy w Rio tego medalu, ale większe apetyty i chyba oczekiwania też kibiców były jak byliśmy w Pekinie, ale też pierwszy medal w Mistrzostw Świata w 2007 roku, no to tam na pewno nikt na nas nie stawiał i to taka wielka niespodzianka i po każdym meczu, który wygrywaliśmy, to no nie było jeszcze internetu, nie było tych wszystkich stron internetowych, tego zamieszania. Mediów społecznościowych, dokładnie. I tylko przychodziły SMS-y i z każdym meczem tych SMS-ów tylko narastała warstwa po 30, po 40. Super, jesteśmy z wami, oglądamy was i wiedzieliśmy, że jednak zrobiliśmy coś wyjątkowego, że ta Polska zakochała się w piłce ręcznej. Czuło się tę drużynowość, panie Bartku, rzeczywiście, bo to jest coś, co wiąże też. To są pewnie i przyjaźnie, i znajomości. Wiadomo, że wszędzie to nie jest tak, jak w każdej pracy, nie musimy się kochać, ale jednak to był chyba bardzo też i ważny krok w ogóle dla polskiej piłki ręcznej, oglądanie was jako pewnego rodzaju idoli później. No to było to chyba, co nas bardzo wyróżniało, czyli byliśmy zgraną ekipą na boisku, ale też poza boiskiem, w szatni, w hotelu, czy nawet jak był czas gdzieś tam wolny, jeden dzień, to potrafiliśmy tak sobie to wszystko zorganizować, że nie nudziliśmy się sobą i nie mieliśmy jakby dość siebie i każdy przyjazd na kolejną kadrę to było takie już oczekiwanie, kiedy ta kadra będzie. Pamiętam, jak też już wtedy grałem w Magdeburgu i jeszcze 2 tygodnie, dobra, to już tydzień, już jedziemy. Mimo tego wiedząc, że jedziemy tam i trzeba zrobić swoje, trzeba będzie grać, trzeba będzie się zmęczyć, podróż i to wszystko, ale naprawdę ten czas był bardzo, bardzo świetny i naprawdę mile do tego wspominam. Panie Bartku, trudno nie zapytać o to, jak doświadczenie zawodnicze
przenosi się na to doświadczenie trenerskie, bo często się mówi, jest wiele przykładów tego, że świetny zawodnik niekoniecznie jest świetnym trenerem i odwrotnie, prawda? Natomiast jak pan patrzy na to z pańskiej perspektywy, ile tych doświadczeń to jest to, co dzisiaj pan mówi, tak, to jest to, co mi się rzeczywiście przydało, to wiem, a to muszę inaczej teraz pomyśleć, bo ta piłka ręczna, umówmy się, to jest w tej chwili, chyba sam pan przyzna, ta nawet z 2007 roku, a ta teraz z 2022 i 3 chyba zupełnie inna dyscyplina sportu. To jest przepaść, to jest w ogóle jakby to już inna piłka ręczna, teraz naprawdę jest bardzo szybka, dynamiczna, te akcje są kilkusekundowe, już trzeba wracać, bo już idzie rekontra, więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo dobrze przygotowanym kondycyjnie. No i... Ona się podoba panu bardziej teraz, czy ta wcześniejsza? I to było. Każdy ma swoje plusy i minusy. I jeżeli nie ma się kontuzji i ma się szeroką ławkę, no to fajnie, bo możemy biegać i w razie czego przyjdzie podmiana. Gorzej jak są kontuzje i tych zawodników nie ma dużo, więc wtedy jest problem. Ale jeżeli chodzi o to doświadczenie, to na pewno są takie momenty, gdzie możemy łatwiej, może mi jest trochę wyłapać, że a, to jest okej, dobre, tutaj super się zachowaliśmy. Ale tak też powiedzieliśmy, no ja jakby dopiero rozwijam się, to są okej, początki, no piąty sezon, teraz będzie szósty, teraz sezon jako trener, więc może nie aż taki świeżak, ale cały czas się uczę i cały czas się rozwijam. No to teraz chwilę o klubie, w którym pan rozpoczyna pracę. Ostatnie lata też pokazały przy trenerze Kuptelu, że warto też stawiać na młodych zawodników. Przez Gwardię zwłaszcza przewinęło się wielu młodych. Kilku trafiło też do reprezentacji. Jakim pan jest trenerem? Najpierw defense, później offense, jak to słyszę w koszykówce, czy też w piłce, czego nie lubię. Ale czy też taką, która strategia jest panu najbliższa? No i jak pan widzi w tej chwili kadrę? Kadrę, która się jednak nieco zmieniła w Opolu. Znaczy zawsze byłem od tego, żeby zacząć, że najważniejsza też jakby jest obrona i zbudowanie sobie tej ściany murów obronnych, gdzie z tyłu mamy jeszcze naszych bramkarzy i nas, którzy nas wspierają, bo przez bardzo dobrą obronę, jeżeli wiemy, że nawet jak w ataku pozycyjnym nie wyjdzie i coś nie trafimy, czy popełnił błąd, wracając do obrony, mamy tą obronę bardzo mocną i szczelną i tutaj też na to bardzo będę zwracał uwagę, ale tak tam powiedziałeś, no to piłka ręczna już jest totalnie inna, więc też będę chciał, żebyśmy biegali z każdej piłki tą grę, czy to szybki środek, czy kontra w pierwsze, w drugie tempo, żeby zawsze iść do przodu i szukać swojej szansy. Mamy dużą kadrę, oby wszyscy zostali zdrowi i żebyśmy my jako sztab mieli ten problem, kogo wystawić do składu, a nie w drugą stronę, że jest tam 12-13, a mamy jeszcze 3 miejsca rezerwowe, więc wiem, jak to było w zeszłym roku, czy też tu w Gwardii, czy też u mnie, jak byłem jeszcze w Piotrkowie Trybunalskim, też mieliśmy dużo kontuzji i też były te problemy, kogo wystawić. Były spotkania i to nawet bardzo dużo, gdzie prawo skrzydłowy grał na prawym rozegraniu, no bo szukaliśmy różnych rozwiązań. Co do tej młodzieży, to tak troszeczkę podobnie jak w Piotrkowie. Też wprowadzamy dużo młodych zawodników. Jeżeli widzimy, że są jacyś młodzi zawodnicy, utalentowani, zapraszaliśmy też ich na trening, więc tu będzie podobny system i tutaj nie będziemy nic zmieniać, no bo w tą młodzież warto inwestować, a tym bardziej, gdzie w zeszłym roku też Gwardia zdobyła wicemistrzostwo Polski w juniorach, więc widać, że tu praca z młodzieżą fajnie funkcjonuje i jest z czego wybierać. Nowe twarze w zespole. Ten mecz piłkarski pokazał teraz przed tygodniem w Chruścicach, że to rzeczywiście chyba tak idzie ku takiej wspólnej integracji. Bardzo sympatycznie się to oglądało, natomiast kończą się sympatie, zaczynają się mocne treningi. Tak? Jak to będzie wyglądało teraz ten okres przygotowań? No tak, te pierwsze tygodnie, dwa szczególnie, są bardzo ciężkie. Dużo, dużo siłowni, dużo, dużo biegania, też jest tam stadion wpleciony. Za dużo nie wychodzimy, wolę gdzieś spędzić ten czas na hali i te wszystkie jakby interwały czy biegowe treningi zrobić razem z piłką, żeby przyzwyczajać się do tej piłki, żeby podczas tego wielkiego zmęczenia jeszcze operować piłką i żeby ta piłka nam nie przeszkadzała. Więc tutaj te zmęczenia już narasta, bo już jedziemy wspólnie od kilku dni. I
Będziemy to jeszcze podtrzymywali. Wiadomo, że z biegiem czasu będziemy z obciążenia schodzić, bo będziemy chcieli się przygotować do pierwszego spotkania, ale już niedługo też przed nami pierwszy sparring 28 czy 9, już teraz nie pamiętam, w piątek wyjeżdżamy do Piotrkowa Trybunalskiego na pierwszy sparring. Będą emocje. To na pewno. Zatem, panie trenerze, no to oczywiście będzie jeszcze okazja rozmawiać z trenerem Jureckim i tuż przed rozpoczęciem sezonu i pewnie w trakcie. To rozumiem, że pan już jest po wakacjach takich swoich. Jak pan wypoczywa na wakacjach? Bo mamy wakacyjny weekend kolejny, piękny. W Opolu mamy parę fajnych miejsc i dookoła też, żeby chociaż na parę godzin wypocząć. Znaczy, powiem tak, że w Opolu prywatnie nie byłem chyba tak naprawdę nigdy. Albo to była kadra, albo jak były to mecze ligowe, przyjeżdżaliśmy czasami dzień wcześniej. Było możliwość się przejść przez centrum, przez Śródmieście, czy wyjść na spacer do parku, więc miasto bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że z czasem będę poznawał coraz bardziej, a wakacje to... Jestem poza domem 11 miesięcy, więc jak wracam, chciałbym jak najwięcej czasu spędzić z rodziną i w domu u siebie. A też tych obowiązków, tych domowych też troszeczkę jakby narasta, więc staram się jakby to wszystko uzupełnić. Oczywiście znajdzie się też wyjazd z rodziną na wakacje, żeby troszeczkę jakby zresetować, zapomnieć o tym wszystkim, naładować akumulatory i z taką podwójną energią wrócić tutaj do klubu. To na koniec Bartosz Jurecki prywatnie. To jest jednak zamknięty człowiek, czy też wręcz odwrotnie, otwarty, mówi się o panu uśmiechnięty, radosny, dowcipny. Prywatnie jak pan lubi spędzać czas? Niektórzy mówią, że wędkują, niektórzy robią inne rzeczy, niektórzy czytają, a Bartosz Jurecki? No tego czasu za dużo nie mam niestety i teraz też tym bardziej jako trener, no to jeżeli już jest ten czas wolny, no to jest analiza i gdzieś tam staramy się to jakby wszystko wypełnić. Jeżeli jesteśmy w domu, to jakieś wspólne spacery, bo też mieszkam na wiosce, gdzie jest las, gdzie jest natura, więc spacery po lesie, przejażdżki rowerami. Był moment, że gdzieś tam chciałem się wciągnąć w wędkarstwo, ale to mój młodszy brat chyba bardziej się wciągnął. Ja u mnie tylko zostało to na jakby takich postanowieniach, że niby bym chciał. Lubię motoryzację. Ale tutaj dwukołową, czy cztero? Czy... No mam w swoim garażu WS-kę z 83 roku i czasami się przejadę, więc tutaj to też jest jakby też forma relaksu, wyjechać i posłuchać ten dźwięk tego motoru. Tak, swoiste więc, oczywiście. A gotuje pan, czy jak gotuje to co, a jak co panu smakuje, to co panu smakuje? Smakuje mi wszystko, a nie gotuje. więc mało gotuję, ale teraz może tutaj z nowym klubem zacznę gotować. A zdradzi nam pan, kiedyś się pojawił słynny pseudonim boiskowy. Skąd się wzięła cała historia pseudonimu? Szrek? Tak. No Szrek już jest ze mną od 2006 roku, więc już troszeczkę tych lat razem spędziliśmy. Kto był inicjatorem? Artur Siódmiak. Artur Siódmiak był inicjatorem. Byliśmy na siłowni, to było chyba przed tymi meczami, dwumeczem ze Szwecją. Aha, słynny. No i tam troszeczkę ciężarów przerzucaliśmy i Artur powiedział, Siódmy mówi, a ty jesteś silny jak Szrek. No i tak mi zostało. Ale może coś trochę podobny jestem do tego Szreka, więc coś w tym jest na pewno. Na pewno siły. No to życzymy jak najwięcej sił w tej rywalizacji teraz ligowej, bo na pewno w Opolu, jak się pan domyśla, też są oczekiwania, no zwłaszcza po tym wyniku, ale na który rzeczywiście złożyły się te ogromne kontuzje, te różnego rodzaju problemy. No i pewnie też i pana marzenia, żeby być, no jednak ma to być zespół, który, jak pan myśli, będzie walczył. Myślę, że środek tabeli tu każdego by chyba zadowalał. No, wiemy, że jest nowa formuła teraz w tym sezonie i są play-offy i tam w tej ósemce chcielibyśmy się znaleźć. Też dobrze wiemy, że poza tą pierwszą dwójką jest naprawdę bardzo wielki ścisk i tutaj każdy może wygrać z każdym. Te wyniki z zeszłego roku pokazały, że te porażki to było jedną, dwoma, trzema bramkami. Rzadko bywało, że jest 7-8 bramek różnicy, więc tutaj bardzo, bardzo będzie to wszystko zacięte. Oczywiście chcielibyśmy się znaleźć w tej ósemce i tutaj to jest mój cel, bo to musimy sobie stawiać jakieś fajne cele i żeby to fajnie wyglądało. Jak się nie uda, będziemy na dziewiątym, mam nadzieję, że nie będzie to jakiejś wielkiej tragedii, ale
Będziemy robić wszystko, żeby to osiągnąć. Dla mnie najważniejsze, żeby wszyscy byli zdrowi i tutaj będziemy się potem martwić. Jeżeli będziemy wszyscy zdrowi, to możemy razem przynosić górę. No to by tak było, drodzy Państwo. Trener Bartosz Jurecki, szkoleniec Polskiej Gwardii. Teraz na rozpoczęcie sezonu, bo rozpoczął się ten sezon przygotowań gwardzistów, którym też oczywiście będziemy śledzić i czekać na pierwsze ligowe spotkanie. Dziękuję Panie Trenerze za to pierwsze spotkanie w Opolu. No i życzę udanego zwiedzania naszego muzyczno-sportowego miasta, bo ono na pewno ma taki charakter. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.